Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób: gdzie chcesz, jak chcesz, zupełnie za darmo. Niedźwiedź brunatny to imponujący drapieżnik o masywnej budowie ciała, który zasługuje na uwagę zarówno ze względu na swoje fizyczne cechy, jak i zachowanie. Jest to zwierzę o krótkiej, grubej szyi, małej głowie oraz oczy i uszy, które mogą wydawać się nieproporcjonalnie małe w stosunku do reszty ciała. Posiada bardzo silne kończyny, które umożliwiają mu efektywne przemieszczanie się po zróżnicowanym terenie, a jego skóra pokryta jest gęstym futrem o barwie głównie brązowej, choć spotkać można również okazy o futrze kremowym czy czarnym. Niedźwiedź brunatny wyróżnia się również bardzo dobrym węchem i słuchem. Co czyni go znakomitym myśliwym i zbieraczem. Jako chroniony gatunek, zamieszkuje trudno dostępne lasy w różnych częściach świata, od Eurazji po Amerykę Północną. Niedźwiedź brunatny charakteryzuje się imponującymi wymiarami. Długość ciała tych zwierząt waha się od 150 cm do 250 cm, a masa ciała może osiągać od 100 kg do nawet 450 kg. Co świadczy o ogromnej różnorodności wśród przedstawicieli tego gatunku. Wysokość w kłębie dorosłego osobnika to zazwyczaj od 100 do 130 cm, takie wymiary ciała czynią go jednym z największych lądowych drapieżników. Niedźwiedź brunatny może żyć do około 40 lat, co jest stosunkowo długim okresem życia dla zwierząt tej wielkości. Niedźwiedź brunatny jest wszechstronnym zwierzęciem w kwestii diety, co pozwala mu przetrwać w różnych środowiskach. Jego menu składa się z jagód, grzybów, żołędzi, zielonych części roślin, miodu, owadów, ryb, żab, ptaków, jaj, a nawet większych ssaków, takich jak gryzonie czy jelenie. Mimo iż jest drapieżnikiem, dużą część jego diety stanowią pokarmy roślinne. Jest on na szczycie łańcucha pokarmowego w swoim naturalnym środowisku, co oznacza, że dorosłe osobniki mają niewiele naturalnych wrogów. Mimo to młode niedźwiedzie mogą paść ofiarą innych drapieżników, włączając w to inne niedźwiedzie. Niedźwiedź brunatny jest gatunkiem o szerokim zasięgu występowania, obejmującym Eurazję, północną Afrykę, Atlas oraz Amerykę Północną. W Polsce można go spotkać w takich miejscach jak Tatry, Bieszczady czy na Babiej Górze. Preferuje trudno dostępne lasy, zarówno górskie jak i nizinne. Ale jest również zdolny do adaptacji w różnorodnych środowiskach, takich jak góry, lasy czy tundra. Jego umiejętność przetrwania w różnych typach środowiska jest dowodem na jego niezwykłą elastyczność i zdolność adaptacji. Niedźwiedź brunatny przynależy do domeny Eukariontów, co oznacza, że jest organizmem o komórkach zawierających jądro komórkowe należy do królestwa zwierząt co klasyfikuje go wśród żywych organizmów zdolnych do ruchu i spożywania pokarmu organicznego. Jako strunowiec posiada wzdłuż ciała strunę grzbietową, która jest charakterystyczna dla tego typu. Wśród ssaków, do których należy, wyróżnia się tym, że jest stałocieplny, posiada futro i karmi młodym lekiem. Zaliczany jest do rzędu drapieżnych, co odzwierciedla jego dietę opartą na mięsie oraz inne zwierzęce i roślinne pokarmy. Przynależność do rodziny niedźwiedziowatych podkreśla jego bliskie pokrewieństwo z innymi gatunkami niedźwiedzi, dzieląc wspólne cechy morfologiczne i behawioralne. Tak szczegółowa klasyfikacja pokazuje nie tylko miejsce niedźwiedzia brunatnego w naturalnym porządku świata, ale również podkreśla jego unikalność wśród innych gatunków zwierząt. oh <sighs>